Witam, przedstawiam króciutki program, w którym mamy podpiętą diodę LED do pinu PC5 i klawisz do pinu PC7. Prosty program, który ma tylko w pętli sprawdzać wciśnięty klawisz i zmieniać stan diody na przeciwny, raz zapalona, raz zgaszona po wciśnięciu. Oto co ujrzymy, jakie efekty. Wciskam klawisz i niestety pomimo usilnych prób ta dioda się czasami zapala, czasami gaśnie. Jak zauważamy w trakcie tego całego przykładu, jeśli klawisz jest ciut dłużej przyciśnięty, to ta dioda nawet przygasa, ale cały czas świeci taka, będąc przygaszoną. W związku z tym zachowuje się to bardzo dziwnie, niestabilnie i jak wiemy z przeróżnych poradników internetowych, wszyscy dookoła starają się nam wmówić, że to, co tu widać na tym filmie, to jest efekt tego, że drgają styki. Co jest wierutną bzdurą, ponieważ to drgania styków rzeczywiście są, ale one nie są absolutnie przyczyną tego, co tutaj widzimy. Za chwilę w dalszej części artykułu omówię, natomiast proszę zauważyć, że tutaj się dzieją przeróżne rzeczy, tak? Prosty program, a później pokażę, że jeśli go nawet wzbogacimy o obsługę drgań styków, to nadal nie będzie można prawidłowo zapalać tej diody. Także jak widać, typowe kłopoty i wcale nie związane z drganiami styków, to jest bzdura.